Hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Shogun 2 Fall of the Samurai, kampania klanu Obama. Więc tak, co ostatnio się działo? Ostatnio to ja byłem chory, dziś już się czuję dużo, dużo lepiej. Widzę, że mój dysk nadal zaczyna świrować i spadki FPS-ów do 20 na mapie kampanii są chyba normą. Dobra, jest już lepiej, 47, 45, 50, tak powinno być. Dobra, pierwsze co chciałem zrobić, to przede wszystkim musimy się pozbyć tej oto tutaj małej armii. Niestety one mają, no, też sporo piechoty liniowej, tylko że my mamy armaty i to nam na pewno będzie działać na plus. Czy ja mam jakiegoś ninja w okolicy, żebym mógł zobaczyć, co on takiego tam trzyma? Teoretycznie mam, ale pójdziesz tędy, mój przyjacielu. Napisaliście mi też, żebym zaczął wreszcie werbować tradycyjną armię, skoro opowiadam się za stroną szoguna. I chyba tak też zrobimy. Zobaczmy, werbunek mamy ustawiony, możemy zwerbować. Mamy już srebrne pancerze, choć ja najchętniej muszę wam powiedzieć, że bym zaczął budować właśnie jak to się skończy, czyli jakieś 3 tury byśmy zaczęli tworzyć. Mamy bardzo wysokie podatki, czy ja je zmniejszałem ostatnio? Łomygy nie pamiętam. Czyli wiecie co, zejdziemy na normalne, na wszelki wypadek, żeby mi tutaj żadne bunty ani nic innego nie weszło. Za chwilkę będziemy mieć też nowoczesne karabiny. I gdzie są działa Gatlinga tak w ogóle? Tutaj, w wieży tutaj są Gatlingi. To znaczy mniej więcej gdzieś tutaj pewnie się pozwalają ulepszać. Kartaczownice Gatlinga, właśnie. No i to do nich jeszcze daleko, i to bardzo, 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 bardzo daleko. Uniwersytet wojskowy możemy mieć, możemy zbudować. Wiecie co, nie widzę tutaj za bardzo sztuk odpowiedzialnych stricte właśnie za samurai walczących, wręcz tych staroświeckich, normalnych, zwykłych samurai, teraz nazywanych jako kachi. Ale cóż, tak czy siak, musimy tutaj rozstrzygnąć nasze spory pod postacią bitwy na lądzie. Stawaj, przyjacielu. Doskonale. Masz jakieś armaty? Nie masz armat, więc myślę, że to będzie bardzo wyrównana walka, choć ja mam większą celność, lepsze pancerze, dużo samurajów, znaczy dużo kachi z katanami, albo katany z kachi. Zapiszemy sobie grę. Włącz wizytację. Nie znoszę tego. Z czasem jak inny gracz potrafi przejąć kontrolę nad wojskiem przeciwnika, ale powoduje to potworne lagi, przynajmniej u mnie tak to działa. Dlatego... O, widzę, że mapka będzie płaska. Cudownie. Nasze armaty będą miały fantastyczny cel do ostrzału. Jeżeli przeciwnik nie będzie chciał do nas podejść, sami do niego podejdziemy i wykorzystamy właśnie przewagę artylerii. Ewentualnie zaszarżujemy na niego samurajami później. I oczywiście naszą piechotą liniową, która będzie prowadziła ostrzał. Znowu ma strasznie dużo tej konnicy. Ja potraciłem prawie wszystkich generałów. Atakuję aktualnie z moim swoim własnym daimyo. Jeżeli ja go teraz stracę, to zaraz się okaże, że mój ród przestaje istnieć, bo nie ma już kto rządzić. Wszyscy zginęli. Nie wiem, przy następnym możliwym zapytaniu, czy chcemy awansować jakiegoś dowódcę, to bierzemy go koniecznie. Rozstawiaj. Czemu tu już nie ma przemowy? To mnie tak takie smutne jest, ale ten wiatr smagający trawę, zobaczcie. No, poezja, autentycznie poezja. Dobra, jak wygląda moja piechota? Widzę, to są chyba ci już ci lepsi, prawda? Nie, to nie są ci lepsi. Gdzie są ci lepsi? Z której strony się ustawiliście? Tu się ustawiliście. Pokażcie się, jak wyglądacie. No, wyglądacie co prawda podobnie do tych zwykłych. Nawet bardzo podobnie wyglądacie. W cholerę niczym się nie różnicie. Co prawda macie zamerykanizowane żucie gumy. Któryś widziałem. Który z was żuł gumę? Przyznacie. O, ciebie! 1000 karnych batów i ostrzał artyleryjski podczas twojej ucieczki. Dobra, więc zrobimy tak. Przede wszystkim wszyscy do tyłu najpierw. Moje armaty rozstawimy sobie w ten oto sposób. O, ich zasięg jest naprawdę morderczy z tego co widzę. Czy ja mógłbym się już rozstawić? Przełącznik
Od porządku. Co? Jezu, przestań się przełączyć, bo nie mogę się przeczytać. Porządkowanie artylerii. Tu chyba będzie to. No, wiem, właśnie, pięknie. Troszkę bliżej. I wy macie naprawdę potężny zasięg do tego, także może atakować szrapnelami. To bardzo fajny pomysł. Tutaj natomiast damy po bokach naszych dzielnych wojaków. Czy ja już mam z przyklęku? Pewnie mam. W razie rozwiniemy sobie od razu podwójny rząd. Tutaj. A także tutaj. Doskonale, troszkę bardziej w bok. Jeszcze troszkę bardziej do przodu. O, świetnie. W ten sposób. Wy natomiast po cztery oddziały mniej więcej gdzieś tutaj z flanki. W ten sposób. Za wami natomiast będą trzy oddziały samurai. Tutaj nasi kachi z Yari. Tutaj natomiast kolejne te oddziały samurai. Czy ja się... Których ja wybrałem tutaj w końcu? No dobra, to jest momento. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie. Okej, okay, czyli cztery, w zasadzie cztery oddziały po drugiej stronie także ustawimy sobie. Nie będziemy ich tak strasznie rozwijać, jak zrobiłem błąd w poprzedniej walce, że za bardzo się rozciągnąłem. Tylko myślę, że teraz będziemy znacznie ostrożniejsi. Dowódca oczywiście w tym miejscu gdzieś. Kogoś jeszcze nie rozstawiłem. Tak, jeden oddział mam jeszcze wolny i są to moje jednostki strzeleckie. W takim razie wy też gdzieś tutaj się ustawicie, troszkę wyżej. Jako jednostka wsparcia ewentualnego. I tak, wy nie uciekacie, wy nie uciekacie. O, to chodzi, ostrzał z przyklęku. Tak jest, od razu. Czy to jest... Oni chyba będą teraz właśnie, jeden będzie klęczeć, drugi będzie stał nad nimi też strzelał. Tutaj także ten ostrzał z przyklęku. Wy tej zdolności nie macie? Dziwne. Jeszcze sobie wszystko sprawdzam, więc pozwólcie, że tutaj sobie posprawdzam wszystko. Oni pewnie nie mogą się poruszać, jak stają, jak atakują z przyklęku. Strzelają z przyklęku. Dobra, w takim razie zaczniemy od razu. Oh yeah! Ja chcę, zobaczcie. What the fuck? Co, już strzeliście? Wohohoho! Dobra. To dopiero był piękny strzał. Ale ja bym chciał, żebyś ostrzelał właśnie konnicę, mój przyjacielu. Czemu ja mam głowę konia? O, idealnie. Ja pierdzielę, dobra, wręcz idealnie. Wiecie co, nie, strzelajcie tutaj w pierwszy rząd, wtedy pociski będą przelatywać trochę dalej. Jak najbardziej nam się to przyda. No, tylko celujcie dobrze. Co, nawet możemy dać strefę śmierci. I to będzie... w tym miejscu. Doskonale. Celność 1000%! Wow. Idealnie. Się, że nie bardzo atak, nie bardzo chcą mnie atakować, tylko chciałbym już przełączyć się na zwykły ostrzał może. Czy ja mogę użyć tych szrapneli z tej odległości? Byłoby ciekawe. Znaczy, niech wystrzelam jeszcze raz. Pięknie, zdziesiątkujemy ten oddział, definitywnie. Może tak nazwać troszkę tutaj. I użyjmy tych szrapneli, wiecie? Zobaczmy z tej odległości. Czy to podziała przede wszystkim? Podziała! I to bardzo! Dobra, teraz tutaj. I w ogóle tak leniwie podchodzą, to jakbyśmy mieli więcej dział, to w ogóle byłaby masakra. Bardzo ładnie. Oni powinni obstawiać zakłady, ilu zabiją. Troszkę dalej. Będę strzelać tutaj. Cały czas mamy tą strefę śmierci, bo odpaloną. Co, wykończy ten oddział i to jest... generał chyba.
Idealnie. No dobra. W takim razie jeszcze może przełącz widok z pierwszej osoby. O! Czy ja mogę tym strzelać? Okej! Chłopaki, możecie sobie zrobić przerwę. Biorę sprawy w swoje ręce. Oj, może lepiej nie. Jeszcze trochę wyżej. Może jeszcze wyżej. Widzicie tyle. Ha! Prawie! Minimalnie w dół. Tak mniej więcej. Tyle i ognia! Oj, kiepsko mi idzie. Ale ty reżystą to ja nie będę raczej. Minimalnie wyżej. Ognia! Oh yeah, biatch! Poczuj to. Doskonale, jeszcze raz. Pięknie. Nie ma to jak automatycznie. To się robi insertem, jeżeli kogoś to interesuje. Nie. O, jeszcze raz. To samo miejsce. Teraz podejdą. Celne to działa. Auć. Chodźmy trochę wyżej. Doskonale. Ognia. Idealnie. Dobra, teraz może tam przywalimy. Jeszcze wyżej. Bo za chwilę to powinniśmy już... Co? Ha, wyjście stąd. O, to właśnie chodziło. Chciałem zobaczyć, czy ten przyklęk działa jednak. Oj, działa, idealnie działa. Pięknie. I teraz moi samurajowie... do ataku. Doskonale. Zniszczymy ich. Aktualnie. On mnie tu będzie jakoś oskrzydlał? Chyba nie. W takim razie od razu go tutaj zaatakujemy. Doskonale. Wy tutaj. Wy tutaj. Wy tutaj. Te dwa oddziały natomiast. Aha, nie możecie z przyklęku się poruszać. Doskonale. Doskonale, znaczy niedoskonale. W takim razie idźcie tutaj. Ten oto sposób na speedzie. Natomiast również możecie z przyklęku trochę zaatakować. Bosko! Nie no, rewelacja autentycznie. A po prostu ich rozniesiemy. Zajebiście. Pięknie, moi samuraje zrobili rzeź. Już może przestańcie strzelać, będziecie ranić po swoich, wiecie. Stop! Pięknie. Doskonale, oczywiście, że moje zwycięstwo jest blisko. Wątpiłeś? Wy tutaj. I wy tak samo tutaj. Ale dymu narobili? Ha! Kontynuuj. A, zakończ bitwę. Mordercze! Nie wiedziałem, że... Czyli jeżeli mogę strzelać samemu działem zwykłym, to i Gatlinga będę mógł walić! Zajebiście! Odcinek się będzie nazywał Ragnarok Altylerzysta. A jak? No, to jest wynik. Nie, bosko, takie połączenie oddziałów spisuje się wręcz idealnie. Zostali rozmłóceni, brzydko powiedziawszy. Dobra, wracacie do miasta, bo są niepokoje małe. Odpoczniecie sobie, a ja muszę ponaprawiać te rzeczy, które on mi... popsuł. Port wojskowy. Koszt jest zbyt wysoki, żebyśmy mogli go teraz naprawić. I tak, co ja tu jeszcze chcę? Chcę tu jakiś garnizon. Jesteście proszoguńscy, więc w takim razie od razu dwa oddziały piechoty poborowej do pilnowania tej osady, poproszę. Powinno to być jak najbardziej dla nas korzystne. Wy natomiast szliście... Aha, macie trzy działa! Będzie piękne unicestwienie przeciwnika. I kończmy turę. No dobra, jest różnica pomiędzy tymi działami nowoczesnymi a działami drewnianymi. Czy drewnianymi armatami, nazwać jak to chce. Się powody co. Jeszcze to z przyklęku. Ale że kurde, czy oni nie mogą od razu klękać? Tak trudne, muszę zrobić jakąś niesamowitą naukę i szkołę im dać życia, żeby dopiero to zaczęło działać.
powinno być od razu opracowane. Wykryto naszego shinobi. Gdzie? Tutaj, tak? Jesteście w stanie pokoju ze mną. To już niestety nie potrwa długo. Ja już o to zadbam, spokojnie. Idziemy do wakasy. Odbijemy naszą wakasę, to po pierwsze. Więc tak, staniemy sobie na pewno tutaj. I mamy jedną armię przeciwnika, składającą się z piechoty liniowej i armat. Mamy zresztą znacznie lepszą. Dobra, czy chciałem zobaczyć, z kim Wakasa, nie Wakasa, tylko Takatsuki ma sojusz. I ma też wrogów z moimi sojusznikami, partnerami. W takim razie wypowiemy wam wojnę. I to teraz. Zażądaj umowy handlowych, wypowiedz wojny. Nie będziemy wzywać naszych sojuszników na pomoc, nie potrzebujemy tego. Zresztą Yozai i tak wam się już bije. A ich także sprzymierzeńcy dołączyli do wojny. Dobrze. Idziemy tędy. Za dwie tury dojdziemy. I tak. Chciałem po pierwsze podnieść podatki na bardzo wysokie aktualnie. Tą armią wyjść całą. Tu wejść moimi poborowymi. Jak wygląda sytuacja? Minus 5. No nie za bardzo to wygląda fajnie. W takim razie wejdziemy sobie, zrobimy sobie więcej poborowych. Czy jest duża różnica pomiędzy poborowymi a tymi? Nie, nie ma dużej różnicy, więc w takim razie zwerbujemy sobie, bo nawet ci są jeszcze lepsi. Nie, na razie tych sobie weźmiemy. Może o, w ten sposób. Będzie garnizon. A także powiedzmy, ile tu jeszcze się będzie budować? Jedna tura. Doskonale. W takim razie musimy coś przesłać im do pomocy. Jaka tu jest armia? Są trzy oddziały z Yari. Wyślemy je w takim razie. To miejsce, doskonale. A tutaj zwerbujemy sobie tych lepszych już. Koszary się też ulepszają, werbunek, poproszę. Tutaj garnizon, zwykły garnizon mi jest potrzebny, więc w takim razie trzy oddziały tych. W Mino mogę coś zbudować, tu mogę coś zbudować, mogę. Szkoła kadetów i lepszą tam, lepsze koszary. Tą armię, naszą nowoczesną, poślemy tutaj. Czy te działa już? O, świetnie, mamy kolejne działo, które chciałbym bardzo. Wślemy je od razu. Raport kwatermistrza. Mamy dwa oddziały zwerbowane. Cudownie. Jak tam nasze stosunki z sojusznikami? Uwielbienie, uwielbienie. Zajebiście. Nie, mamy tu. O, tutaj jest uwielbienie. Doskonale. Sado. Czy ja z Sado? Czemu ja z... Aha, z Sado już handluję, tak? Nie, nie handluję. Handel już trwa. A, faktycznie jest. Nie zauważyłem tego. Hirado. Wrogość. Z kim mamy wojnę? Mamy wojnę z wami. Czy naprawdę chcecie ze mną wojnę? Ja tam żądam rozejmu z wami, co on jest nie do przyjęcia. Nie, sami chcecie. Nie wyjdzie to dla was za dobrze. Tu natomiast Matsue. Bym chętnie zawiązał z wami umowę handlową. Co wy na to? Aranżowane małżeństwo. Wezmę twą córę za żonę. Jednorazowa płatność, a to już w takim razie bez twej żony. Tej kobiety. I damy ci te 910 i lecić z handlu, bo z handlu będziemy mieć nawet sporo. Dużo rzeczy sprowadza. Złóż propozycję. Doskonale. 911, 910 to nie znaczy dużo jakoś specjalnie, więc... Hirado, mamy z nimi wrogość, oni nie będą chcieli z nami handlować, na pewno. W takim razie, czy tutaj w Mino potrzebuje coś jeszcze? Więcej armat na przykład? Byłoby zajebiście! Wiecie co? Utrzymanie ich po prostu kosztuje dwa oddziały armat, czemu nie? Jak najbardziej. Zaatakujemy też... Kurde, sojusznik tego bym chciał zaatakować najbardziej. Przeszkadzam, potwornie mi on to przeszkadza. Ale udamy się i najprawdopodobniej zaatakujemy Setsu. Chyba, że faktycznie wejdę tam. Drugą armię bym sprowadził na północ. Oby nie głupie. Dobra, tutaj jeszcze te karabiny, trzy tury. To kończymy. Ten weteran jeszcze gdzieś tam ganie. Dobra, wreszcie dojdzie. Będzie szkolił naszych żołnierzy.
O co chodzi? Porozmawiajmy zatem o ważnych sprawach. Mamy pewną propozycję do przedłożenia i do Jozai mi o coś prosi. Zażądanie drugiej strony. Jednorazowa płatność 130 i przyłączycie się do wojny z Hirado. Hirado to który klan? A, Hirado to któryś z waszych klanów, tak? To jest ten. Za to wy dołączycie do wojny z Tatsuno. Tak, dla mnie bomba. Przynajmniej nie chcę psuć relacji pomiędzy naszymi rodami, to wolę to przyjąć. My mamy jednego dodatkowego wroga, ale który znajduje się tutaj i nie jest w stanie nam za bardzo zagrozić. Ale za to mamy też wsparcie, on pójdzie w tą stronę i będzie dalej awans i będzie dalej też niepokoju przeciwnika. Niepokoje narastają, to wiem. Musimy zmniejszyć podatki na od razu. Stawka podatków normalna, cudownie. I ulepszymy sobie, jak w podkarabinach, weźmiemy sobie następnie to. I plus 2 do zadowolenia w całym rodzie. To są bardzo przydatne rzeczy. Psy do honoru daimyo też możemy nawet zrobić. Więc tak. Co ja tu miałem robić? Aha, miałem iść tędy. Wy dojdziecie z tymi armatami. O! Sad face. No to w takim razie podziękujemy jednemu oddziałowi samurajów. Jest was 5, raz, dwa, no. Zamienimy ich. Sobie tych sobie zostawimy, są zajebiści. Doskonale. Jeden oddział samurajów, wracasz do Owarii. Doskonale. Wy natomiast idziecie dalej. I w następnej turze proszę przejąć mi w moją stolicę, którą ci podli barbarzyńcy chcieli ostatnio... Zajęli mi ostatnio. Oni mają w ogóle chyba też są w stanie wojny z tymi. Zobaczmy jeszcze to. Wakayama. Tak jest, jak najbardziej. Są w stanie wojny. Oni są nawet nieźli. Silni są. Mamy 13 tysięcy dochodu. To jest bardzo dużo. Legendarne dojo. W sumie czemu nie? Tutaj będziemy tu werbować zajebiste siły. Czy wy możecie już dojść tutaj? Możecie. W takim razie poproszę was tutaj. Doskonale. Mino spokojnie. Gejsza mi awansowała. Pamiętam o tym cały czas. Francuskie mydło. Bez jednego uroku podczas odczarowywania. Niech będzie. Nic innego ciekawego nie masz do zaoferowania kobietom. Weźmiemy jeszcze to. I cóż. No, skończymy turę. Bo dalej za bardzo nie mam co zrobić. Z Echizen mógłbym coś zrobić. Szkoła artylerii polowej mnie nie interesuje. Port handlowy. Wow, zapomniałem, żeby to naprawić. Jeszcze jedna tam rzecz do naprawy jest. Tutaj w tej prowincji właśnie. Tak samo. Koszt naprawy 1600. Strasznie to drogie. Tu jeszcze jedna tura i będziemy mieć niesamowite bonusy w tej prowincji do werbowania każdej w zasadzie rodzaju jednostki. I skończymy turę. Ja jestem kompletnym beztalenciem, jeżeli chodzi o walki na morzu, więc ciężko będzie mi tutaj pokazać wam coś sensownego. Czyżby oni zdobyli Kyoto? Doskonale! Na to właśnie, na coś takiego właśnie czekałem. Geisha awansuje znowu, wzrost poziom rozwoju. Wow, to mamy naprawdę wysoki ten poziom. Jesień dodatkowo. I tutaj geisha, tak? Doskonale. W takim razie armia, gejsza i proszę tradycje. Doskonale, jak wyglądają moje stosunki w rodzie. W Mino nie bardzo im się podoba coś. W takim razie pozwólcie, że zrobię wam karczmę. Co wy na to? I plus jeden do zadowolenia. I plus jeszcze... Po piechotę poborową, żebyście byli bardziej zadowoleni. Tu natomiast już wreszcie możemy werbować tych
Zajebiste. Dobra, pierwsze co zrobimy, to oczywiście werbujemy może łuczników. Albo momento. Kurde, wiecie co? Tak mnie strasznie kusi, to już żebym. Tylko szary lepszy. Nowoczesne karabiny byłyby potrzebne. No, na razie zwerbujemy sobie samurai. I będą to samuraje zwykli. Są chyba silniejsi od tych z Yari. A tak, wręcz mają lepszy obronę, mają tak dużo gorszą. Bierzemy ich, trzy oddziały poproszę takich. Poproszę też najmniej weterana. Doskonale. Chyba niedługo będziemy mogli też tutaj tych amerykańskich posiadać. Za 5 tur, jeszcze długo. Dobra, podatki. Musimy podnieść podatki na kolejną turę. W Mino jest już w miarę spokojnie, wiecie co? To wy w takim razie idźcie sobie do Mino, będziecie tam pilnować porządku. Doskonale. Wy natomiast szarża na wroga i przejmujemy to z biegu. Nie będziemy już tego specjalnie się bawić w obleganie. Nie poniesiemy dużych strat nawet. Doskonale. Nadrobimy to bardzo szybko i będziemy mieć bonus, bo odzyskaliśmy prowincję ojczystą. Pokojowa okupacja, dziękuję. Generał awansuje, oczywiście. Świetnie i jesteśmy wybitni. Cudownie. Ojczysta prowincja odbita. Odzyskaliśmy to, co nasze ludzie świętują na ulicach. Powrót naszego daimyo. A jak? Dziękuję ludności za to. I mamy chałupnictwo i możemy też. Dużo możemy. W takim razie. Tkalnie jedwabiu bym poprosił w tym miejscu. I możemy też dzierżawy później ulepszyć, nieźle. Jeszcze dodatkowo nam generał awansował i mamy tak. Plus 1, plus 5% szybkości uzupełnień wszystkich jednostek w armii, po której towarzyszy ta osoba. Nie, to stereoskop. I jeszcze ulepszymy sobie agresor. Co? Obrońca, czy może agresor się zastanawia? Weźmiemy agresora. Świetnie, to już odbiliśmy. I teraz idziemy naszą armią wielką i potężną na Kyoto, które zdobędziemy za też jakieś 3 tury. Optymistycznie myśląc. Doskonale, karabiny za jedną turę. W takim razie teraz sobie zrobię save'a. I zakończę turę. Sorry, jeszcze zwerbowano agenta. Mógłbyś już wejść, czy jeszcze nie? Nie, nie możesz. W takim razie kończę turę. Odblokowano osiągnięcie. Przyjmij nowe. A, bo mamy maksimum w rozwoju. Jak widzicie, no, nie grałem nigdy długo w ten dodatek. To w zasadzie moja pierwsza taka gra na poważnie. Jeszcze nawet achievementów nie mam podblokowywanych. Nigdy nie zaszedłem też tak daleko. Ciekawe, czy on pójdzie do nas, czy pójdzie na górę. Że on też ma całkiem niezłe siły. Takayuki. Shinobi awansuje. Gdzie? Rosną niepokoje. Wiem o tym. Nie musicie o tym mówić. Opanowano technologię. Wiem też. Tutaj ten. O, fajnie. Zrobiliśmy miał lepszy zwiad dla armii. Kucharz. No, weźmy kucharza. I weźmy też do podstępczości podczas sabotowania armii, do podstępczości podczas zwiadu dla armii. To sobie weźmiemy. Będziesz zwiadowcą, mój przyjacielu. Mógłbym zdobyć w sumie jeszcze tango. Pójść dalej. Ale tak czy siak rozwiniemy na pewno to intensywne rolnictwo. I więcej jednostek. Plus ściągniemy najprawdopodobniej też trochę z Echizen. Tak, ze trzy oddziały, ze Cheezen poproszę. Będą się bić, znaczy będą się tam niepokoje jakieś? Raczej nie. Normalne poproszę tutaj. I jak bardzo jesteście zadowoleni? Bardzo jesteśmy zadowoleni. W takim razie poproszę jeszcze dwa oddziały, w sumie 5 oddziałów. To jest po prostu cheaterskie, że oni nie mogą dojść do niego.
ten weteran cały czas też wpływa korzystnie na szkolenie naszych jednostek. A my sami pójdziemy oczywiście dalej. Tą armią. Co ty masz? Niewiele widzę. Czy ja mam gdzieś tutaj jakiegoś agenta, którego mógłbym przenieść? Halo? Agenci? Cokolwiek? Nie, o, w Owali, dobra. Wejdź tutaj, nadzoruj werbunek. I możemy Akademię Wojskową zbudować również. To jest nasze takie główne centrum szkoleniowe do wszystkiego. Zamek też niedługo lepszy, miasto, cudownie. Wy wejdziecie w takim razie tutaj. Nie bokiem, tylko tutaj. Mieliśmy inną technologię też wybrać. Więc tak, co mnie najbardziej by interesowało? Premia do konnicy, torpedy nie, bo nie używam raczej walki na udostępnia ogień zaporowy. Co daje ogień zaporowy? Nie mogę coś gdzieś po prostu przeczytać. O, for fuck's sake, gro. Serio? Rody sztuki postaci specjalności. Będzie to zmierzch samurajów. Nie. Super. Dobra, będę musiał poczytać sobie gdzieś indziej, ale rozwiniemy sobie jeszcze ten ogień zaporowy. Nie będzie to złe. I tutaj, moi drodzy, podziękuję wam za uwagę, skończę odcinek i do zobaczenia. Hejka!